I z nami jest już Dmytro Antoniuk. Witam cię bardzo serdecznie. A, witaj Magdaleno i witam Państwa serdecznie, tak. A czym dzisiaj żyje przede wszystkim Ukraina? O jakich miejscach się mówi? Jakie informacje zdominowały media i to, co dzieje się w społeczeństwie? No oczywiście my śledzimy za tym, co się dzieje w Rosji, czyli w obwodzie białogardzkim. Ale do dziś nie ma stuprocentowej pewności, czy ten Legion Swobodna Rosja i Ochotniczy też Korpus Rosyjski stąd wycofali się, albo jeszcze tam przebywają. Czyli według tej mapy Deep State Map ta strefa obok granicy rosyjsko-ukraińskiej jest nadal jeszcze szara, chociaż rosyjskie Ministerstwo Obrony i władzy obwodu białogardzkiego zawiadomili o tym, że wypędzili po prostu tych, jak oni mówią, dywersantów ukraińskich, chociaż nie jest to prawdą. Ale my znów nie wiemy, czy tam jeszcze coś dzieje. Według amerykańskich mediów Rosjanie, które byli tam w obwodzie białogardzkim, ponieśli straty, ale nie takie duże, jak o tym mówiło Ministerstwo Obrony Rosji. No i oczywiście my patrzymy na Bachmut, to co się dzieje tam. Bachmut nie jest całkowicie okupowany i zajęty przez Rosjan, jak to też znów zawiadamia Ministerstwo Obrony Rosji. Na razie dokładnie kilka budynków na początku tego miasta jeszcze są pod kontrolą ukraińską. No i trwają oczywiście walki wokół Bachmutu. I w tych walkach my też zdobywamy kolejne sukcesy, chociaż nie takie duże, jak by się chciało. Ale jednocześnie z tym wróg atakuje nie tylko w Bachmucie, bo w Bachmucie w Wagnerowcy, które jeszcze tam są, atakują. A też na kierunku między Kremienną a Limaniem, a również w Mariince i pod Awdijewką. Czyli no, ta sytuacja, która już kilka miesięcy trwa, ona po prostu jest taka sama, jak i wcześniej. Czyli wróg nie ustaje ze swoimi atakowaniami w tych kierunkach, których ja już zaznaczyłem. No i my też patrzymy na to, co się dzieje z obiecywaniem nam przekazanie tych samolotów typu F-16. Była dziwna i sprzeczna informacja za ostatnie dwa dni o tym, że piloci ukraińscy zaczęli swoje szkolenie, ćwiczenie w kilku krajach, w tym w Polsce, ale ta informacja była sprostowana wczoraj i jak się okazuje, ukraińscy piloci będą ćwiczyć się, szkolić się, zaczynając tylko od lipca. No i to odsuwa oczywiście przekazanie nam tych samolotów na jeszcze kilka miesięcy dalej. Czyli była mowa wczoraj też w poranku o tym, że rzekomo te samoloty mogą być przekazane Ukrainie już w jesienią tego roku. No a teraz, jeżeli być realistami, to myślę, że jeszcze dalej to może być odsunięte na
zimą tego roku, albo nawet na już początek roku przyszłego. No i wczoraj była informacja od przewodniczącego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Budanowa o tym, że my już mamy chociaż minimalną potrzebną broń dla ofensywy, ale my już ją mamy i niebawem już rozpocznie się ta ofensywa. Czyli to było powiedziano wczoraj w wywiadzie pana Budanowa. Także czekamy na ofensywę. Bardzo dziękuję za tę korespondencję, Dmytro Antoniuk. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie z Warszawy. Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia. 7:21 jest na naszych zegarach, a prezydent Andrzej Duda przebywa od wczoraj z wizytą w Wielkiej Brytanii. Także jakie tematy przede wszystkim są tam poruszane i o czym rozmawia się na Wyspach? O tym już za kilka chwil. Studio Londyn. Studio Londyn, a więc nasi korespondenci. Jest z nami Aleks Sławiński. Dzień dobry, witam Aleksie cię bardzo serdecznie. Witam, witam. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet, o poranku w Radiu Wnet. Oj tak, dzieje się tutaj u nas prezydent Andrzej Duda z kolejną wizytą w Londynie. Jak pamiętamy, całkiem niedawno pojawił się tutaj podczas koronacji. Tym razem jednakże jest to wizyta bardziej biznesowa, bardziej robocza niż tylko taka kurtuazyjna. O ile pamiętam, to jest jego już czwarta wizyta w Londynie w ciągu ostatniego półtora roku. Wcześniej spotykał się z poszczególnymi premierami, ale również z naszym nowym królem. Dzisiaj spotyka się bardziej w biznesowych sytuacjach, ale nie tylko, ponieważ jest to również i historyczna wizyta dla naszego polskiego ośrodka społeczno-kulturalnego, który istnieje już od ponad półwiecza, a jest to właśnie pierwsza wizyta urzędującego prezydenta Polski w tych murach. Jest to największy ośrodek polonijny w Wielkiej Brytanii, dlatego ta wizyta została bardzo dokładnie przygotowana i bardzo mile przyjęta przez lokalną społeczność. Widzieliśmy tutaj oczywiście szefa POSK-u, czyli doktora Marka Laskiewicza, który był gospodarzem tego spotkania. Widzieliśmy tutaj naszego ambasadora Piotra Wilczka. Widzieliśmy tutaj naszego byłego ambasadora Arkadego Rzegockiego, który teraz jest w Warszawie w randze ministra, szefem służb zagranicznych. Widzieliśmy naszego konsula generalnego Mateusza Stąsieka. Widzieliśmy większość działaczy polonijnych, między innymi aż z dalekiego Gloucestershire przyjechał nasz radny Jaro Kubaszczyk. Mieliśmy okazję porozmawiać z tymi wszystkimi postaciami. Impreza była naprawdę interesująca. Zaczęła się już o godzinie 17 podczas takiej konferencji, a następnie już o godzinie 19 spotkaliśmy się w sali teatralnej. To jest dosyć duży teatr, mieszczący kilkaset osób i był wypełniony po brzegi, zarówno tam na dole, gdzie znaleźli się honorowi goście, jak i na górze, gdzie znalazła się dosyć duża grupa dziennikarzy. Ta wizyta potrwa jeszcze dzisiaj. Wczoraj z takich bardziej oficjalnych wizyt prezydent spotkał się na sesji popołudniowej London Defence Conference i w King's College London miał możliwość spotkania się właśnie z politykami i działaczami brytyjskimi, zaś właśnie później w Polsku spotkał się z naszymi rodakami i Polonią. Dzisiaj również dalszy ciąg tego wydarzenia. Dalszy ciąg wizyty. Już o 16 naszego czasu prezydent spotka się z prezesem Dow Jones and Company i później spotka się w The Wall Street Journal Council, czyli jednej z największych gazet. Całkiem niedawno prezydent Duda wypowiedział się dla Wall Street Journal, więc nie bez powodu i tym razem będzie miał okazję się spotkać z
No, jedną z największych magazynów biznesowych na świecie. Zaś wizyta oficjalnie zakończy się z przedstawicielami mediów w hotelu Rosewood i będzie można znowu pozadawać mu trochę pytań, no i dowiedzieć się, jak ta wizyta przebiegła. Więc wygląda na to, że to będzie dosyć owocne dwa dni. Wczoraj i dzisiaj, jutro już spotykamy się z prezydentem z powrotem w Polsce, ale i Studio Londyn już jutro wylatuje do Polski. Będziemy się widzieli w weekend, między innymi podczas imprezy rocznicowej Radia Wnet. Tak, bo my oczywiście Państwu przypominamy, że 25 maja Radio Wnet obchodzi swoje 14 urodziny, więc zapraszamy serdecznie do naszej siedziby tutaj przy Krakowskim Przedmieściu, ale także, a może i przede wszystkim do słuchania Radia Wnet. Tak więc czekamy również na Studio Londyn. Dziękuję Aleksie za korespondencję. No i oczywiście pozdrawiamy Izę Smolarek, która jest nieodłączną częścią Studia Londyn. Oczywiście, od samego prawie początku, kiedy Studio Londyn zaczęło nadawać ponad 3,5 roku temu na stałe. Iza jest tutaj z nami dzisiaj, niestety nie mogła z nami być, ale będziemy tam właśnie w Warszawie już w piątek. Do usłyszenia, miłego dnia. Do usłyszenia i do zobaczenia. To może z nami teraz Nancy Sinatra przez kilka chwil, a już niedługo opowiemy Państwu o tym, co dzieje się z lasami. Jak wygląda gospodarka leśna, jak wygląda sytuacja z certyfikatami, a także o nowych zmianach proponowanych w prawie.